Siema, witam w kolejnym odcinku Graveyard Keepera. I tak jak w ostatnim odcinku, może nawet ten będzie dłuższy, więcej sobie pogram, żeby przyspieszyć progres. Bo mi się fajnie gra i to, że tak przedłużam, to w sumie działa na niekorzyść. Bo im dłużej czekam, dłuższe przerwy robię, to mniej mi się chce grać i tracę wątek. A jak siądę, to mogę grać naprawdę długo. No i teraz tak planuję sobie nawet 2-3 godzinki pograć w to. Chcę rozwinąć ten obóz. Zobaczymy, co tam będziemy mogli robić. Inne DLC zobaczymy, może tym wampirem się zajmiemy tu w piwnicy. To chyba było w piwnicy, nie? A nie, nie, niekoniecznie chyba. To było bardziej... No gdzieś, o właśnie tutaj. Tym się zajmiemy później raczej. No i tutaj byśmy... zrobili to, tylko nie pamiętam, co on chciał. I wydawało mi się, że jak jest zielony dzień, to on przychodzi. A klucz albo wiara. Dobra. Może wiarę pozbieram. W sumie jak parę tygodni tutaj pogram, to tej wiary się zbierze. A zobaczmy techniki. No trochę mogę tutaj zaszaleć, tylko właśnie to pójść, nie jestem pewny. W tą teologię. Tutaj, no tego pisarstwa to jakoś tak, no nie widzę, żeby mi to jakoś pomogło. Półka na zwoje. Atrament, warsztat kościelny. A nie, dobra, wiem w co idziemy. Budownictwo i belka. Tak, zbieramy to, bo dzięki temu będę mógł sobie tutaj skróty porobić i nareszcie mieć taki skrócik do kościoła, że moment będę tutaj przechodził. Tak, to jest priorytet. Idę od razu czerwone punkty zbierać. Najłatwiej chyba będzie w kopalni. W sumie tepam się do kopalni i zobaczymy. Dobra, nie przemyślałem tego. Nie mam w ogóle tych kołków. Ale chociaż tutaj możemy tą rudę zbierać. Srebrny samorodek. To chyba w tych nowych badaniach, że jest jakaś szansa na dropnięcie tego. Żaden do tych uchodźców i w sumie... mają tutaj to miejsce na farmę. Ciekawe, czy jak dam im nasiona, to będą coś hodować. Nie wiem, dla testu dam im powiedzmy... no po 6 nasion. Do zasiania wystarczą 4, ale... marchewki nawet 8. Dam im 6 w razie co i zobaczymy. Bo jeszcze sam do końca nie wiem za bardzo, jak to działa. A czy są jakieś wolne namioty? Bo mogę uchodźcę dokupić, ale nie wiem, czy jest sens. Na razie chyba to zostawię i będę szedł w te namioty. Bo na razie nam tutaj tego szczęścia brakuje. No, nowy uchodźca. A nie, wolne miejsce. Dobra, to biorę go w razie co. Niech sobie będzie, może będzie zbierał te jagody, grzyby, cokolwiek. Tu? Nie, nie mogę z nim pogadać. No dobra. To ja tu wracam do progresu. Techniki. No, zaraz będzie. W sumie to... zrobię cokolwiek, bo narobiłem trochę tych krzyży i tutaj ogrodzenia. To daje sporo tych punktów nawet. W sumie. Palnia. Tutaj sobie zrobimy to. I będziemy mieli te punkty. To jeszcze daje niebieskie punkty, nie wiedziałem o tym. Wystarczając. A dobra, anulujmy i zrobimy jedno to. Dobra, zobaczmy, co będzie potrzebne do tej piły tarczowej, bo możliwe, że nie będę mógł jej jeszcze nawet wytworzyć. Piła tarczowa. Musimy tylko desek dorobić, więc nie ma tragedii. A, do tego potrzebny opół. Do tego potrzebne drewno. Musimy coś ściąć. No dobra, to sobie zrobię chyba tutaj. Nie będę gdzieś tam dalej tego ustawiał. Okej, okay, te belki nawet tanio można zrobić i łatwo. Okej, okay, to kozioł można wywalić, bo to samo mogę zrobić tutaj. A oprócz krzyża, ale tych słabych krzyży nie będziemy robić. I w końcu mamy połączenie piwnicy z kościołem. Teraz mogę tutaj swobodnie sobie chodzić. Będziemy musieli naokoło latać. Okej, okay, atrament. O właśnie, te pszczoły chyba będziemy też mogli teraz mieć.
W sumie możemy spróbować go przekonać. Zobaczymy, co się stanie. O, instrukcje do klucza. Klucz grabarza. Nie wiem, czy tego gdzieś nie miałem. Zaraz sprawdzę wszystkie skrzynki. No i dobra, mamy wszystko gotowe. Idealnie mi wystarczyło jeszcze tej wiary. Aktywny klucz. I z tym możemy przejść za bramę. No to w końcu coś nowego się tu zadzieje jeszcze z tym NPC-tem. No i zobaczymy, co tu jest. Dobra, widzę już nowy stół do tworzenia rzeczy. Jakieś klatki, tu sala tortur. No tak myślałem, no ja bym po tej kratce właśnie nie przechodził. Nie żyjesz, znowu. Dobra, wracamy tam. No tutaj co? Dobra, tu będzie loch. I on zobaczył, że jesteśmy nieśmiertelni. Raczej to nie będzie na naszą niekorzyść. Ale chyba chciałby nas się tu pozbyć. O! To zombiak. Okej, stół do wskrzeszania możemy skraftować. Sok z zombie. Okej, on nam tu podpowiada w razie co. Północ od kościoła. No i gdzieś tam muszę szukać, okej. Ale zobaczmy, co tu jeszcze jest. Okej, tu nie... O! Do zniszczenia tylko jest coś. Czy tu mogę wejść jakoś tak bokiem? Dobra, mogę. To jest pamiętnik? Jest dziennik grabarza. I komu mieliśmy go... Tak, astrologowi, okej. A, i wejdźmy sobie do lochu. Mam miejsce no tak średnio. A co możemy tu skraftować? Dobra. No wejdźmy na chwilę, zobaczymy. Idziemy najpierw na... O, będą potwory po prostu. No, trzeba będzie tu walkę poćwiczyć. A czy mam... No mogę to jeszcze zjeść. No i trochę miejsca jest. Motyla wywalę w razie co. Jakiś znajdziek chyba tu nie będzie. Raczej tylko potwory. Nie wiem, trzeba ten... Ten miecz trzeba wyczuć, bo... No, te nietoperze są ciężkie. A, i to nie leczy mi HP. Dobra. A te kubły krwi gdzie ja mogę zdobyć? No dużo itemków ze stworów zdobyłem, ale krwi w ogóle. To my chyba się cofniemy, bo niżej nie chcę schodzić. Chociaż może tylko, żeby tego checkpointa zdobyć, jeśli to tak działa. A, wszystkich, okej. Okay. Nie, uciekam stąd. Trzy nietoperze. Kolejne zadanie w obozie. 7 mieszkańców trzeba mieć, bo dodałem kolejny namiot. Mamy teraz... Nie? Nie wiem. Można sprawdzić jakąś liczbę? Chyba tutaj. Tak, mamy chyba 7. I teraz będziemy mogli mieć nawet... Nie, 8. Bo teraz mamy 6. O, i teraz możemy tutaj nawet dwie opcje wybrać. To weźmy najpierw 1. O, jest sklep. To czy my chcemy to kupować?
Zaraz zobaczymy. Najpierw zróbmy to. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo teraz tak bokiem siadłem trochę. Okej, wykonaj kwas. No i to chyba jesteśmy w stanie wykonać. Zobaczmy jeszcze ten sklep. Tu jedyne to może ten atrament będzie nas interesował. Ale na razie się wstrzymam, nie będę kupywał tego. I brakuje nam tutaj 6 jakości. Całkiem ładnie tutaj ulepszyliśmy chyba. Tam mogę jeszcze ten nagrobek dodać, to będzie dodatkowe 2. A reszta to nie wiem, może te urny zrobimy? Tylko w czym one będą? W teologii? A jest, urna pogrzebowa. Stół do gotowania? Zobaczymy zaraz. Okej, potrzebujemy sporo desek. No i 4 belki. Belki są do zrobienia na szybko. Ulepszymy sobie ten kościół do 20, bo to też u księdza jakąś, znaczy biskupa, misję odblokuje. Nie, jednej deski zabrakło, ale mamy 2 konfesjonały. To i tak będzie chyba ponad 20 jakości. Okej, tu mamy coś takiego teraz. Nie wiem, jak to będzie działało na razie. Ale no wrócę jeszcze po tą dechę. Bo chcę, żeby już było zrobione to, co możemy. My jeszcze są te świeczniki lepsze, ale na razie to zostawimy. Dobra, nie wiem, jak to działa, jak ten ołtarz ma wyglądać. Pasowałby na wielkość tutaj, ale ołtarz to musi być gdzieś tutaj. Dla mnie to... O, to powinno być... Kurde, właśnie tutaj tak mniej więcej. No ale dobra, no nie możemy, to trudno. Na razie zostawmy. O, kubeł z krwią możemy tutaj zrobić. Okej, okay, jest biskup. Wydaje mi się, że ten kościół będzie można jakoś może rozbudować właśnie i wtedy będzie więcej miejsca na te ulepszenia. To nam coś dało. Opowieść złota. No tutaj nadal nic nie możemy, szkoda. Bym sobie kupił któryś z tych lepszych. Ale chyba znowu musimy użyć tej gorszej. Tutaj? Na razie nic. Pozwolenie to mamy. Tutaj trzeba kasy i to sporo. No czyścić tutaj chyba na razie nie ma sensu, co? Dobra, zacznijmy. Ej, dużo więcej się dostaje. Chyba, że to tyle. Ale powinniśmy jeszcze przynajmniej 2 dostać. Więcej osób chyba jest. Aj, po 5 nawet rzucają. Ej, no to można tu rozwijać ten kościół, iść w to. Tutaj nikt nie został, nie? Tak, nikt nie. Jest już 1 srebrna monetka. To zobaczmy jeszcze tutaj. Będę mógł kliknąć, jak to zbudować. Nie, nie mogę. Ale te lepsze świeczniki zrobimy. Ściennych nie mogłem wtedy. Okna, no tutaj złoto, to tego nie mamy. Ale skoro mamy wiarę, możemy tutaj zobaczyć, co będziemy szli. Bitwa o kiełkowanie. Mogę przeczytać, co to daje. Ej, chyba wezmę to. To nam ułatwi tutaj ulepszenie jakości cmentarza. Lepsze ławeczki, w to też pójdziemy. Dobra, to tu możemy sobie ułatwić i to bardzo. Podbijanie tej jakości. Możemy dać pyk, grządka i tu i tak wejdą 4 groby. Tak samo tutaj, tutaj. No i tu źle zbudowałem, ale to trudno. 3. Byłoby dotąd. Znowu tu. Nie, tutaj wolę nie ryzykować. Nie wyliczać sobie jakoś. Tutaj.
To w takim razie zrobimy tu. I tu. Chyba między tymi będę mógł sobie normalnie przejść. Sprawdzę to. A, nawet po tej grządce mogę, okej. No i mamy 42, to teraz na biskupa czekać. Teraz z kim możemy tu coś zrobić? Z nią. Dobra, z nią nie warto. 10 ulotek. Zobaczę te ulotki, jak się robi. Ulotki dosyć łatwo. Ale idziemy wbijać czerwone punkty, bo musimy sobie tutaj te kolby stożkowe zrobić. Dobra, jest w obozie nowy NPC. Tylko no ceni się. Ale złoty samorodek, srebrny samorodek. Trochę tego dropnąłem teraz w kopalni. Ciekawe, czy on to będzie skupywał. Tylko zostawiłem to tam.